Cześć, witajcie, z tej strony Rok. Kończy się powoli niedziela, więc pewnie ten filmik, który teraz robię, wrzucę na YouTube'a dopiero w poniedziałek. Troszkę ostatnio narobiłem poradników i odrobinę jestem tym zmęczony, więc postanowiłem coś sobie zagrać i wrzucić wam jakiś gameplay. Planowałem najpierw zrobić to z Forsaken World, ale coś mi tam dziwnie ta gra chodziła, strasznie mi spadały klatki na sekundę, nie wiem czemu. Więc poszukałem czegoś nowego. Planowałem najpierw coś zrobić z płatnych, ale potem doszedłem do wniosku, a zobaczmy co też ten Perfect World. Perfect World to jest firma odpowiedzialna za takie gry jak Forsaken World, między innymi. Cóż ten Perfect World ma do zaoferowania? I znalazłem taką gierkę, która się nazywa Heroes of Three Kingdoms. To jest dosyć interesująca pozycja, to jest też tytuł MMO. Za chwilę wam opowiem, czym się charakteryzuje. Stworzymy sobie nową postać tutaj i będę wam po kolei opowiadał, bo gra troszeczkę jest już na tym etapie nietypowa. Stwórzmy sobie. Mamy dwie rasy do wyboru. Nie wiem, tak prawdę powiedziawszy, czym one się różnią. Znaczy, to są przypuszczalnie strony konfliktu. No mniejsze z tym. A zróbmy sobie, wybierzmy sobie tego facia. Może pannę. I teraz patrzcie. Możemy sobie wybrać miejsce, z którego pochodzimy. Strasznie tego dużo jest. Nie wiem, jakie to ma znaczenie. Być może ma to wpływ na lokację startową, nie wiem. I teraz nie ma tutaj klas. Klasy są definiowane przez bronie, które sobie wybierzemy. To jest glaive. To jest coś chyba połączenie jakiegoś miecza z halabardą. Nie wiem do końca, co to jest, ale widzicie, jak wygląda. To są włócznie. Bronie definiują to, jak nasza postać będzie uzbrojona, jak będzie opancerzona. Z włócznią można... To jest broń do walki wręcz na dłuższy zasięg. I możemy używać ciężkiego pancerza i lekkiego. Halabarda. Podobnie, duży zasięg, dłuższy zasięg, ciężka zbroja i lekka. Będę wam pokazywał po kolei, już nie będę opowiadał o tych pancerzach. Możecie sobie tutaj zerknąć zawsze, jak jesteście ciekawi. To jest coś w rodzaju dwuręcznego topora. Multiblade. Cokolwiek miałoby to nie być. Ładnie wygląda. A to jest staw. Czyli kij dwuręczny. Szabla. Siekiery. Miecze hakowate. Dosłownie. Mace. To wygląda raczej jak dwie pałki, ale cóż. Młoty. Ładnie. Szpony. Rękawice. Właściwie jakieś takie tarcze, ale to są rękawice. Ostrza, pierścienie. Berło. Dużo takiej tradycyjnej broni, charakterystycznej dla walk wschodu. Cóż my tu mamy? Wachlarz nawet? Nie wiem, co to jest, naprawdę. Też jakiś wachlarz wojenny, czy coś w tym stylu. No i łuk na koniec. Chyba jedyna broń do walki na dystans. Cóż. Wybierzmy sobie macę, bo to dosyć fajnie wygląda. I stwórzmy tą postać. Ach, nie nadałem imienia. Niech się ona nazywa... Rocky. Sam to wymyśliłem, więc mogę się zdecydować na taką wymowę, jaką mam ochotę. I co? Zalogujmy się. Wyłączymy sobie. Pokażę wam tylko, jak tutaj się walczy. Może weźmiemy sobie jakiegoś questa. Sterowanie jest rozwiązane dokładnie tak samo jak w World of Warcraft. To mnie bardzo cieszy, nie muszę się uczyć tego. W Forsaken World było troszkę inaczej zrobione i nie mogłem się przyzwyczaić. Dobrze, to zamknijmy, cokolwiek by to nie było.
i spróbujemy powalczyć z jakąś małpą. Tu mamy parę umiejętności. Parę, czyli dokładnie dwie, a w zasadzie jedna, bo pierwsza to jest autoatak. Okej, biedne małpy. No ale cóż, takie mam zadanie, zabijać małpy. Czemu się zdecydowałem na te młotki? Nie wiem, co ta babka ma przeciwko małpkom, one tutaj sobie tylko stoją i nic nie robią. To w ogóle babka była? Nie zwróciłem uwagi. Tak. Fajnie jest rozwiązany system questów, ja... W tych takich typowych azjatyckich produkcjach bardzo popularny system. Klikamy tylko na miejsce docelowe i nasza postać tam biegnie. To są gry, które wymagają jakiegoś tam myślenia tylko w momencie walki. Walka to jest jedyny moment, w którym właściwie sami od początku do końca kierujemy postacią. W innych przypadkach wciskamy klawisze i nasz bohater biegnie w wyznaczone miejsce. Nawet ładnie się to prezentuje graficznie. I nawet ma wydajny silnik. Przy włączonym frapsie mam... Nie spada mi poniżej 30 klatek na sekundę, co mnie bardzo cieszy. We wspomnianym... O, mogę sobie wybrać nagrody. Dobrze, taką proszę. To wymaga drugiego poziomu. We wspomnianym Forsaken World tam strasznie klatki spadają miejscami. Co ciekawe, tutaj poziom doświadczenia, jak widzicie, ma więcej punktów doświadczenia niż wymagane jest na poziom. Poziom doświadczenia sami sobie wybieramy, moment, w którym chcemy zwiększyć swój poziom. Nie wiem, czemu tak jest to rozwiązane. Być może w momencie śmierci tracimy swoje doświadczenie i wtedy, no, byłoby krucho. Może jest to jakaś motywacja, żeby pilnować tych spraw. Okej. Zwiększyłem poziom doświadczenia. Tu mogę sobie wziąć nowy quest. Nie czytam tego nawet. To jest charakterystyczne dla tych azjatyckich gier. Nic nie trzeba czytać, tylko trzeba klikać w odpowiednich miejscach. Zejdźmy sobie tutaj jeszcze na dół do tego pana. Au. A nie, można skakać z dużych wysokości. Nauczymy się nowej umiejętności. I cóż to jest? Challenge. Chyba dopiero jak kupimy, to się przekonamy. Cóż to jest? A, prowokuje cel, żeby zaatakować. Taki taunt, jeżeli kojarzycie z World of Warcraft chociażby. Dziękuję, dziękuję. Cóż ja mam tu zrobić? Nie muszę myśleć, klikam. Moja postać sama pójdzie tam, gdzie trzeba. Pogram jeszcze troszkę tą panną, a potem wam pokażę parę... taką lekką, krótką bijatykę z drugą postacią, którą zrobiłem. To jest facet z włócznią. Podoba mi się, nawet ciekawy system. Bardzo ciekawe jest to, czy zmieniając broń, zmienimy cały zestaw naszych umiejętności. To by była nawet niezła opcja. Coś tutaj znowu nam mruga. Ach, jest jeszcze Game Guide, czyli można bezpośrednio zobaczyć, gdzie mamy questy i chyba kliknąć tutaj, żeby przejść do tego NPC-a. Ale nic, o tym pomyślę. Nie wiem, czego pani ode mnie chce, ale na pewno dostanę za to nagrodę. Chyba poznaję historię. Ja kiedyś pisałem coś na ten temat dla gry online i o ile kojarzę, to ta produkcja jest trochę związana z historią Chin, a dokładnie z takim okresem, który chyba się nazywał nawet okresem Trzech Królestw. Przypominam, że ta gra się nazywa Three Kingdoms, czy coś w tym stylu, ale już nie pamiętam szczegółów. Nie pamiętam dokładnie tego tytułu, a nie chcę mi się teraz przechodzić do strony startowej. No więc to była historia taka, że było trzy jakieś rodziny walczyły o kontrolę nad Chinami, co prowadziło do sporych wojen. Mam nadzieję, że nie będą mnie oglądali znawcy historii Chin, bo pewnie by mi się dostało po uszach. No, coś tu powalczymy. Powalczymy czy pozbieramy? No tak, pozbieramy jakieś rzeczy.
Ale tutaj widzę, że muszę szerszenie też pozabijać. One na razie są dosyć mało agresywne. Może to i dobrze. No, ta dziewczyna przy użyciu tych dwóch młotków dosyć dobrze sobie radzi. Tym facetem z włóczniami grałem troszkę wcześniej. I miałem wrażenie, że on musiał kilka ruchów więcej wykonać, żeby zabić przeciwnika. Ja ten moment przyspieszę, nie ma sensu, żebyście tutaj ze mną się temu przyglądali. To jest tradycyjny, typowy grind. Przyjdzie mi zabić dokładnie 10 tych szerszeni, także zobaczymy się za chwilkę. Okej, obiecałem powrót do szerszeni, ale zmieniłem zdanie. No w zasadzie to Fraps mnie trochę zrobił w konia, bo przerwał nagrywanie, a ja dalej gadałem do mikrofonu jak głupi. Ale nieważne, mniejsza z tym. To jest włócznik, o którym wspomniałem na początku, moja druga postać, którą gdzieś tam sobie zacząłem na starcie. Próbowałem tutaj się pobawić w profesję dodatkowe, czyli gotowanie, ale jeszcze nie wiem zupełnie o co chodzi, więc weźmy sobie po prostu questa i idźmy dalej. Oczywiście, aha, zwróćcie uwagę na to, co mam na sobie w tej chwili. To jest mój drugi ciuch, czyli tak zwany galowy, nazwę go galowy. Można nosić dwie rzeczy. Pierwsza to jest zbroja, z której statystyk korzystamy, a druga to jest taki strój ozdobny, który możemy sobie ubierać na specjalne okazje. Ja lubię takie opcje, nigdy nie lubię być uzależniony od tego, co w danym momencie noszę. Co w danym momencie poprawia mi statystyki najlepiej. Lubię sobie sam ubierać postać w zależności od tego, co mi się bardziej podoba. Ale zmieńmy tutaj na tą zbroję. Mogę się swobodnie przełączać między tymi dwoma widokami. Ta zmiana oczywiście nie wpływa na moje statystyki. No tak, trudno powiedzieć, czy to jest duże, czy to jest małe jak na razie. A tu też jakieś zadanie. To prowadzenie między questami, tak jak po sznurku trochę, ja nie jestem do końca pewny, czy to jest dobre, czy to jest złe. To na pewno na taką krótką metę jest dobre, bo to się przyjemnie gra, ja nie muszę czytać tych questów, jeżeli nie mam na to ochotę. Powalczmy sobie trochę tym włócznikiem. On wydaje mi się trochę mniej sprawny niż ta dziewczyna z dwoma młotkami, ale może to tylko takie wrażenie. Ja wcześniej o tym nie mówiłem, ale każda broń ma troszkę inne obłożenie, jeżeli chodzi o zadawane obrażenia. Na przykład są bronie, które bardziej wspierają defensywny styl walki. Są takie bronie, które dosyć dobrze sobie radzą z atakami obszarowymi. I są też takie bronie, które bardziej się nadają do ataku 1 na 1. Włócznia taka jest dosyć dobra, 1 na 1. Ona zadaje dosyć duże obrażenia na jeden cel i ma dobre obrażenia krytyczne. Dla odmiany na przykład kij dwuręczny, czyli staw, dużo lepiej sobie radzi z grupkami wrogów. Powinienem był wam to pokazać przy tworzeniu postaci, ale może jeszcze kiedyś do tego wrócimy. Cóż ja tutaj mam? Może by się przydało wybrać po kolejne questy. Aha, te punkty doświadczenia, znowu miałem ich za dużo. To jest ciekawe, że punkty doświadczenia się magazynuje, aż do momentu, w którym się zorientujemy, że mamy ich ponad poziom i wtedy możemy kliknąć przejście do następnego poziomu. Ten pasek punktów doświadczenia jest w dolnej części ekranu, na samym dole, tuż pod umiejętnościami. Powinien też to wcześniej wspomnieć, ale nic. Ja cały czas zapominam, że Fraps nie nagrywa mi kursora. I czasami mówię o takich rzeczach, które akurat pokazuję kursorem i mówię: a widzicie tu? Widzicie to? Ja tutaj ten, tego i tamtego. Co niestety kiepsko się kończy, bo nic nie widzicie i nie wiecie, co ja chcę powiedzieć. Ale nic, to zdarza się. Korzystajmy z tego auto-routingu.
Co tutaj mamy? Możemy sobie odpocząć gdzieś, jakieś dodatkowe umiejętności. A ta kolejna umiejętność pozwoli nam schować broń. Czyli możemy po prostu biegać z wyciągniętą bronią i schowaną. To nie ma wpływu na walkę, bo w czasie walki i tak ją wyciągamy. I bardzo dobrze. I to jest tylko taki element ozdobny. A może jakaś zmyłka? Jak walczymy w PvP, to nasi wrogowie nie wiedzą, z jakiej broni korzystamy do momentu, kiedy już dochodzi do walki. To może dawać jakąś przewagę. Ta gra chyba jest dosyć mocno nastawiona na PvP. Ja, wybierając serwery, nie zauważyłem rozgraniczenia na takie przeznaczone do PvE, czyli Player versus Environment. I takie serwery PvP, czyli Player versus Player. To jest chyba tylko jeden możliwy serwer i będziemy się tłukli równo. Okej, muszę się skupić na grze, bo zaczynam wpadać na ściany. Przydałby się jakiś quest, żeby coś zabić. Co my tu mamy? No, dobra. Coś musimy tu zabić. Jakieś smoki, jakieś... No, zobaczymy. I znowu auto-routing przychodzi nam na ratunek. Ciekawe, czy to nie będzie nużące na dłuższą metę. Klikam na cel i co, idę zrobić sobie herbatę. Dobra, mamy już te smoczki. To w zasadzie jakieś drzewnice, one chyba się nie mogą zdecydować, czy chcą być pod, czy nad ziemią. No, powalczymy trochę z tym towarzystwem. Mam mało umiejętności, to jest wada pokazywania gameplaya na wczesnym etapie rozgrywki, bo tu za bardzo nie można zaszaleć i ciężko powiedzieć, czy gra jest dobra, czy jest kiepska. Chociaż z drugiej strony ja zawsze lubię pokazać kilka różnych profesji, czasami kilka różnych ras, chociaż w tym wypadku raczej nie wchodzi w rachubę, żeby można było sobie wyrobić zdanie na temat różnych sposobów grania. To też jest zawsze ciekawe. Może powinienem w końcu wybrać jedną postać i zrobić te kilkanaście poziomów, żeby zaprezentować tą grę w jakiejś pełniejszej krasie. Ja w zasadzie używam teraz jednej umiejętności, tej szarży, którą mam pod jedynką. I to wszystko. Znaczy to się nazywa szarża, a tak naprawdę wymaga bezpośredniego zasięgu. Ja widziałem sporo prezentacji tej gry i... No i tam dosyć ładnie wyglądały animacje tych wszystkich ciosów. No nic, ja będę powoli kończył. Bo cóż tutaj można jeszcze dodać? Chyba spróbuję wam podrzucić jeszcze jakiegoś gameplaya, jeżeli wam się spodoba ten film. Może wam się spodoba bardziej niż Forsaken World? Czy ja wiem, może mi się nawet podoba bardziej, chociaż teraz to za wcześnie powiedzieć. Na pewno jest trochę inna grafika i na pewno ten silnik w tej grze jest sprawniejszy niż Forsaken World. Ale Forsaken World chyba ładniej wygląda, ma ładniejsze modele postaci. No nic, chyba wystarczy na dzisiaj. Do zobaczenia i do usłyszenia.